Deuneksja z Ukrainy. Trochę tych złomów najechało się do Polski po tej wojnie, ale proszę zwrócić uwagę, ma troszeczkę inny grill i nie wiem, czy oryginalny, czy tam taki był montowany, czy to może jest Nexia z Polski, a tam wstawili jakiś grill skupiony z bazaru. Jakieś inne kołpaki, chociaż też nie jestem pewien, nie widzę z daleka, czy to nie są felgi. Inne w każdym razie. Lakier też mam wrażenie, że chyba w FSO taki nie był robiony, chociaż kto wie. Aż tak dobrze na Nexii to się nie znam. Wiadomo, że ja interesuję się jakimiś polonezami, czy tam jakimiś PRL-owskimi gratami, ale warto na niego spojrzeć mimo wszystko. A może to koreańska Nexia? I również z tyłu taka, no nie wiem, czy to można nazwać blendą, ale taki plastik na dolnej części klapy od bagażnika. Czegoś takiego w polskich tych DU Nexiach również nie było. To też może być jakaś rzemieślnicza robota. Jakiś dodatkowy plastik kupiony gdzieś na bazarze. Nagrywam, pokazuję, ponieważ ta Nexia się wyróżnia od naszych tutaj polskich.